Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Dzisiaj przyszedł mi taki obraz, taki trudny obraz. Otóż rodzice pewnych dzieci, swoich dzieci, wyjechali na wakacje, tak na 40 dni. Chcieli sobie po prostu pobyć razem. Ale nie zostawili dzieci tak na pastwę losu, tylko zabezpieczyli im wszystko po to, żeby oni mogli przez te 40 dni żyć. Nie zostawili ich na pastwę losu. I kiedy wrócili do domu, to zobaczyli, że dom po prostu był cały rozgrabiony, zniszczony, zdemolowany. Niejedna impreza się tam działa, a dzieci zachowują się, jakby nie pamiętały, że rodzice są ich rodzicami. Mają wielkie wyrzuty, gdzie wy byliście, zostawiliście nas. No przecież daliśmy wam wszystko, wszystko, co potrzebowaliście do tego, żeby przeżyć. Daliśmy wam miłość. No i dzieci nie odwzajemniły tej miłości. Wczoraj mówiliśmy o miłości, że Bóg nas kocha miłością matczyną, że kocha nas jak matka, że nie jest w stanie nas zostawić, bo matka nie zostawia swoich dzieci, a nawet jeśli by zostawiła, opuściła, to on tak nie zrobi, bo on jest stały w swojej miłości. I dzisiaj możemy też zobaczyć miłość Boga Ojca, jako Ojca, jako taty, który ma dość. Po prostu ma dość, że nie jest kochany, że nie jest szanowany, więc uderza w stół pięścią i mówi im wszystko, co o nich myśli. Ma dość tego domu, ma dość dawania miłości i nie otrzymywania w zamian, a tylko doświadczania zdrad. Dzisiaj możemy przeczytać właśnie o takim obrazie w Księdze Wyjścia. Bóg jest wkurzony, zagniewany na swój lud, który przestał go kochać. Bóg nie jest tylko oddawania miłości. To nie jest krowa dojna. Zobaczcie, oni chcieli krowy, oni chcieli cielca, więc zrobili sobie cielca, który im będzie tylko dawał przyjemność, który będzie ich zachcianki wypełniał, a nie będzie chciał nic w zamian. Taka miłość bez warunków, bezwarunkowa miłość. Bóg nie kocha nas bezwarunkowo. On kocha nas miłością stałą, ale On chce też tej miłości. On nie chce być krową dojną. Nie chce tylko dawać. Chce także odbierać miłość. Nie ma takiego człowieka, który by nie chciał być kochany i nie chciałby kochać. A przecież jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo, na obraz i podobieństwo samego Boga. Więc On jest do nas podobny i my zresztą też do Niego. I tak, dzisiaj ta rodzina potrzebuje takiego negocjatora. To jest Mojżesz. Mojżesz staje w obronie ludu. On wie, że lud nabroił, ale prosi Boga o jeszcze jedną szansę. O następną szansę, o kolejną szansę. I Bóg lituje się, daje szansę. Tak samo Jezus. Jezus przychodzi dzisiaj do faryzeuszów i uczonych w piśmie i rozmawia z nimi, tłumaczy im, że On jest tym, na kogo oni czekają, a oni Go nie chcą przyjąć. On mówi, że oni nie widzieli Ojca, nie słyszeli Jego głosu, nie znają Jego zapachu, nie wiedzą, jak On wygląda, nie znają Jego uczuć. Myślą, że znają, czytają Pisma, ale nie są w stanie w tych Pismach znaleźć Boga. Wiedzą, że te Pisma, czyli Biblia, daje życie wieczne, ale nie są w stanie w tych Pismach znaleźć tego życia wiecznego, znaleźć żywego Boga. No bo nie da się znaleźć żywego Boga, jeśli się Go źle szuka.
On stoi przed nimi i mówi: ja jestem Nim. Jezus jest Bogiem. To nie jest tak, że On nie jest Bogiem. Wielu ludzi, którzy studiują Pismo Święte, którzy czytają Biblię, mówią, że Bóg nie jest człowiekiem. Bóg nie stał się człowiekiem. Jezus nie jest Bogiem, jest Jego tylko Synem. Co to znaczy, że On jest Jego Synem? Czyli co, jest półbogiem? Ćwierć Bogiem? Bohaterem, tak jak to jest napisane, tak jak to jest w mitologii? Że jeśli jakiś tam Bóg z mitologii przez małe B posiadł jakąś kobietę, ziemiankę, to z tego związku pojawił się jakiś człowiek, bohater, który jest nieśmiertelny, który ma jakieś nadnaturalne zdolności czynienia jakichś rzeczy fajnych, nie wiem, taki Superman. Nie, Jezus nie jest takim Supermanem. To jest obraz Boga żywego, który przyszedł po to, żeby nas obronić przed nami samymi, przed naszymi pożądaniami, przed naszą skłonnością do zła. Bo trzeba sobie o tym przypomnieć, że jesteśmy źli, dążymy do zła. Ponieważ stało się to przez grzech Adama i Ewy. My to odziedziczyliśmy w sobie. Każdy człowiek ma skłonność do zła. Wiemy o tym, żyjemy w takim trudnym świecie, gdzie ludzie potrafią być naprawdę źli wobec siebie. Nie czuli. A Jezus przychodzi i mówi: ja chcę was obronić. Tak jak Mojżesz bronił ludu przed ojcem, który się wkurzył. Wkurzył się, ponieważ nie był szanowany. Nie był kochany. Był traktowany jak krowa dojna. Więc dzisiaj mówimy o grzechu. Dobrze jest dzisiaj przeprosić Boga za to, że nie kochałem Go tak, jak On na to zasługuje. Że może bardziej kochałem Jego dary niż Jego samego. Dzisiaj trzeba zrobić pokutę. Dzisiaj trzeba się zasmucić po to, żeby się rozradować Jego miłością, Jego miłosierdziem. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył na tym świecie. Więc potrzeba zrobić sobie dzisiaj porządny rachunek sumienia, przeprosić Boga za to, co jest złe, poprosić Go o łaski do tego, żeby stać się dobrym człowiekiem, żeby móc odpowiedzieć na Jego miłość i wtedy będzie dobrze. Wtedy i Bóg będzie radosny, i Bóg będzie szczęśliwy, bo będzie widział, że my naprawdę chcemy Go kochać. Chcemy się uczyć tej miłości. Chcemy odpowiedzieć naszą miłością na Jego miłość przez Jezusa, uznając Jezusa za drogę, prawdę i życie. Za tego, o którym jest napisane w Biblii. Biblia cała jest zapowiedzią przyjścia właśnie Jezusa. To On jest tym kluczem do zrozumienia Biblii. Bez Niego nie zrozumiesz Biblii. Bez Niego Biblia nie da ci życia wiecznego. Bez Niego Biblia cię nie obroni przed Ojcem. Bez Niego Biblia, bez Jezusa, stanie się tylko zwykłym tekstem, który nie ma w sobie żadnej mocy. Nie ma mocy wydobywania nas z dołu zagłady, z grzechów. Wtedy Biblia nie może nas usprawiedliwić przed Ojcem i nie możemy uciec przed Jego gniewem. I jesteśmy wtedy w niebezpieczeństwie, bo On jest sprawiedliwy i to bardzo sprawiedliwy. Więc przyjmijmy dzisiaj Jezusa do swojego życia jako jedynego Pana i Zbawiciela. Jako tego, o którym jest w Biblii napisane, że to On jest tym Słowem, które jest u Boga, które jest na początku. Bo na początku było Słowo i Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku. Bez tego Słowa nic się nie stało, co się stało. Więc Jezus jest kluczem do zrozumienia miłości Boga. Odpowiedzenia na miłość Bożą naszą miłością. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.